Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Zosią i Marysią, które mają najwyższe umiejętności sorobanowe w Polsce według standardów Japońskiego Związku Sorobanu. Wielokrotnie stawały też na podium mistrzostw sorobanowych o zasięgu krajowym. Spróbuję dzisiaj wyciągnąć od nich tajemnicę na sorobanowy sukces. Dobrze, powiedzcie najpierw, w jakim wieku rozpoczęliście naukę obliczeń na sorobanie? W wieku 7 lat. A wy tak zawsze razem będziecie odpowiadać? No tak. W wieku 7 lat, a teraz macie lat ile? 11. 11, czyli policzmy. 11 odjąć 7, która policzy? 4. Czyli liczenia na sorobanie uczycie się już 4 lata. A powiedzcie, skąd taki pomysł? Czyja to była decyzja? To rodzice was namówili na naukę? To była nasza decyzja. Trochę pamiętam początki tej waszej nauki i z tymi podstawami obliczeń hop, step, jump to sobie poradziłyście dosyć dobrze. Zawsze wszystko szło wam tak łatwo na każdym etapie nauki, czy były jakieś trudniejsze momenty? Były takie trudniejsze momenty, gdzie nam się mieszało mnożenie z dzieleniem. W jakim wieku w ogóle nauczyliście się tabliczki mnożenia? W wieku chyba 7 lat. Czy to była praca tylko tutaj na zajęciach, czy też w domu troszeczkę pracowaliście? Też w domu byliśmy. Dziewczyny, tutaj w Akademii Sorobanu chodzą takie legendy, że wy codziennie liczycie na sorobanie. Czy jest w tym trochę prawdy, czy tak rzeczywiście jest? Mimo szkoły staramy się codziennie robić soroban. I powiedzcie mi, który egzamin sprawił wam najwięcej problemów? Do którego musiałyście się najdłużej przygotowywać? Do 3Q. Do 3Q, tak? Tak. No właśnie, bo w sumie jesteście najmłodszymi osobami w Polsce, które taki egzamin zaawansowany zdały, więc no jest to dosyć spore osiągnięcie. Czy prócz sorobanu macie też jeszcze inne zajęcia, inne zainteresowania, inne hobby? Chodzimy na boks, pływanie. Na boks? Pawasi, tak. Na koniec słówko od was do przyszłych uczniów Akademii Sorobanu. Miejcie jakiś cel, który chcecie zrealizować.